Dzień dobry, dzień dobry. Lato w pełni, słoneczna pogoda nas rozpieszcza, a Wy pewnie zastanawiacie się, czy w tym okresie można bezpiecznie korzystać z produktów z witaminą C. Nie dziwię się, ponieważ w internecie aż huczy od informacji na temat tego, że to właśnie witamina C powoduje przebarwienia, że jest ona fotoczuła. Kochani, dzisiaj postaram się odpowiedzieć na to pytanie i rozwiać wszelkie Wasze wątpliwości w tej kwestii. Zacznijmy od tego, że witamina C, czyli kwas askorbinowy, należy do grupy bardzo silnych antyoksydantów, czyli wymiataczy wolnych rodników. Oprócz tego wykazuje bardzo silne właściwości regenerujące i rozjaśniające przebarwienia powierzchowne na naszej skórze. Omawianie dzisiejszego zagadnienia zaczniemy sobie od końca, czyli od właściwości rozjaśniających witaminy C. Kwas askorbinowy należy do inhibitorów melanogenezy, czyli blokuje wydzielanie melaniny, czyli barwnika znajdującego się w naszej skórze. To właśnie dzięki tym właściwościom również rozjaśnia już powstałe przebarwienia. Na pewno nie jest to w ten sposób, że jeżeli macie ogromne przebarwienie czy bardzo ciemne, to witamina C rozjaśni je w 100%. Na pewno sprawi, że stanie się jaśniejsze, ale nie liczyłabym na to, że ono zniknie w 100%. Drugim aspektem jest wpływ witaminy C na regenerację naszej skóry. Zacznijmy sobie od takiej bardziej głębokiej sprawy, czyli od wpływu witaminy C na syntezę kolagenu. Kolagen to białko zbudowane z trzech łańcuchów. Jego budowę możemy porównać do warkocza. Zresztą nie tylko budowę, ale i jego zachowanie. Z wiekiem ten łańcuch się nam rozluźnia, czyli zachowuje się dokładnie tak samo jak warkocz spleciony rano. Na samym początku jest on dość ciasno zapleciony, jednak z biegiem czasu ten splot nam się rozluźnia. Te pojedyncze wychodzące włoski możemy porównać do uszkodzonych bądź poprzerywanych włókien kolagenowych. To właśnie one odpowiadają za utratę jędrności, elastyczności czy za opadanie tutaj owalu twarzy i pojawianie się tak zwanych chomiczków u kobiet czy obsuwanie się tutaj skóry wokół oczu. Naukowcy dowiedli, że to właśnie witamina C wspomaga syntezę kolagenu. Przyspiesza ten proces aż 8-krotnie. Czyli nie mamy innego wyboru tak naprawdę niż regularne używanie witaminy C. Oprócz tego witamina C bardzo lubi się z witaminą E, czyli tak zwaną witaminą młodości. Obydwie uzupełniają swoje wzajemne działanie, czyli bardzo mocno regenerują, odżywiają skórę. A dodatkowo ten duet może być stosowany w leczeniu delikatnych poparzeń przeciwsłonecznych. A teraz przejdźmy do clou. Czy kosmetyki z witaminą C są bezpieczne latem? Kochani, prawda jest taka, że witamina C należy do grupy naturalnych składników o właściwościach fotoochronnych. Nie oznacza to jednak, że możecie wyjść na słońce posmarowani tylko i wyłącznie witaminą C. Chodzi tutaj o to, że kwas askorbinowy w połączeniu z filtrem przeciwsłonecznym wzmacnia jego działanie. Oprócz tego bardzo ważną kwestią, która jakby rozwieje Wasze wszelkie wątpliwości na temat tego, czy witamina C przyczynia się do powstawania przebarwień, jest fakt, że witamina C bardzo szybko utlenia się pod wpływem słońca, czyli traci swoje dobroczynne właściwości. Co za tym idzie? To nie witamina C jest odpowiedzialna za powstawanie przebarwień, a właśnie nieużywanie filtrów przeciwsłonecznych. Dodatkową korzyścią z używania witaminy C jest to, że uszczelnia ona naczynia krwionośne, czyli jest idealna również dla osób ze skórą naczyniową bądź skłonną do zaczerwienień, bądź taką, u której jesteśmy w stanie dostrzec delikatne żyłki
na powierzchni skóry. Jeżeli boicie się używać witaminy C latem, mam dla Was dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest aplikacja serum z witaminą C rano na oczyszczoną buzię. Chodzimy z nim do pełnego wchłonięcia, po czym tonizujemy skórę, by przywrócić jej naturalny poziom pH. A później nakładamy wszystkie kroki naszej pielęgnacji, makijaż czy sam filtr, tak jak to robicie zazwyczaj. Drugą opcją, jeżeli kategorycznie nie chcecie używać w kosmetyków z witaminą C rano, jest aplikacja jakiegoś serum z witaminą C czy kremu właśnie z tą substancją na noc. Musicie jednak pamiętać, że witaminy C nie powinniśmy łączyć z kosmetykami zawierającymi na przykład kwas glikolowy. Jeżeli zastanawiacie się, czy kosmetyków z kwasami wysoko stężonymi możemy lub w jaki sposób możemy ich używać latem, dajcie znać, a ja postaram się w najbliższym czasie nagrać dla Was film o tej tematyce. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Jeżeli zapytacie się mnie, jakie kosmetyki z witaminą C polecam, to moim zdaniem jednymi z lepszych jest Dermofuture serum rozjaśniające z witaminą C, Flavo C oraz Synchrowit C, który cieszy się bardzo dobrymi opiniami. Ja jednak mam odrobinę mieszane uczucia w stosunku do tego produktu, ponieważ efekty używania widziałam bardzo dobre, ale po pewnym czasie użytkowania delikatnie mnie uczulił. Wrzucę Wam tutaj z boczków, jak te produkty wyglądają, bo w tym momencie mi się pokończyły, a jeżeli śledzicie mnie na blogu, to wiecie, że w tym momencie używam serum rozjaśniającego właśnie z witaminą C z AA. Mam nadzieję, że rozwiałam wszelkie Wasze wątpliwości i teraz już śmiało, bez żadnych obaw, będziecie mogli używać witaminy C przez cały rok. A tymczasem życzę Wam miłego popołudnia bądź wieczoru i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!